enjoy your party. Jedziemy z tym koksem. Jedziemy. Cześć wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony Emilia, która mówi bardzo szybko. I witam was na kanale Emilia i Marta bez Marty. Bo Marta przygotowuje się do konfirmacji i nie ma. Ale może kiedyś będzie. Dlatego nie mam mojego małego skrzata, który podpowiada mi, czy mnie widzicie, czy to jest wyraźne, jak wyglądam. W ogóle próbowałam już nagrać ten filmik, kiedy się przebrałam, bo odkryłam, że ten sweterek jest zdecydowanie za mały. Mów spokojnie. Ten sweterek jest zdecydowanie za mały na mnie. Nieważne. Witam was w nowym filmie i dzisiaj przychodzę do was z holem zakupowym, z hołem, ale również z sklepu Rusta. Pytałam się was na moim Instagramie SvenzekDoktor, czy chcecie obejrzeć taki hol zakupowy i bardzo wiele osób, to co byłam w szoku, mam obdrapane to zrobić. I bardzo wiele osób odpowiedziało, że tak chcecie, więc nagrywam na luzie wszystkie ceny, czyli większość cen i większość linków do rzeczy znajdziecie na dole, o ile uda mi się znaleźć te rzeczy, bo kilka było z wyprzedaży, już nie mogłam ich znaleźć. Ale no, wszystko znajdziecie w opisie i podlinkuję wam też mojego bloga, bo postaram się dodać post na bloga, wiecie, ze zdjęciami i takimi tam. I jestem tak super na czerwono ubrana, z jakimiś paprochami, bo jest dzisiaj 14 lutego, kiedy to nagrywam, walentynki, ale jedna z czyli wow, walentynki, ja walentynki spędzam w domu samotnie z moim przyjacielem pieskiem, więc no, dobra, nieważne, zaczynamy, bo się rozgadam. Jezu, i muszę pamiętać, żeby oddychać. Najpierw zacznę od skarpetek. Te skarpetki kupiłam w Ruście, ceny ich nie znam, więc nie powiem i raczej wam ich nie podlinkuję, niestety. Ale to są takie, widzicie, zwyczajne skarpetki sportowe. Ja naprawdę uwielbiam właśnie takie skarpetki. Nie tylko do ćwiczeń, ale też, żeby na przykład... w lecie muszę oddychać, przepraszam was. Takie skarpetki są też genialne na przykład w lato, czy nie w lato, żeby właśnie pójść. Żeby, wiecie, ubrać się, jakieś adidaski czy coś. Po prostu genialne, uwielbiam, dlatego... takich skarpetek nigdy nie jest dość. Nie wiem, czy to jest mądre. Tam będę układała na dół. I kupiłam sobie 5-pak skarpet z H&M-u, które już mogę wam podać cenę. On kosztował 80 koron. Jakby co to mam? Znowu nie mam na sobie okularów, więc bardzo mądrze będę wam to czytała. Czemu oni robią zawsze taki druk? Nieważne. 5-pak skarpetek, widzicie, czarne z kwiatuszki, to są takie już dłuższe skarpetki, właśnie świetne na przykład do botków, nie botków, ja preferuję takie do botków, nie na przykład do adidasów. Adidasów. Mówicie nam buty sportowe adidasy, bo ja na przykład tak mówię, pomimo tego, że nie mam adidasów i zbytnio nie przepadam za tą firmą, to wszystkie buty sportowe, nie trampki, ale wiecie, no wszystkie inne buty nazywam adidasami. Nie wiem, no ale nieważne. I takie właśnie czarne w kwiatki, szare, w których się po prostu zakochałam, bo mają taki motyw ala sweterkowy, białe w kwiatki, bordowe skarpetki i różowe w kwiatki. I właśnie za to za 5-pak zapłaciłam 80 koron, czyli tak mniej więcej 40 zł. Nie będę przeliczała, ale no 80 koron, jakby to było ciekawe. Kupiłam również sobie 3-pak majtek. Majcioszków. Nie pokażę wam ich, bo to... na, nie, nie pokażę wam tego. Ja jakoś tak, wiecie, bielizna to nie wiem. Zwłaszcza, że ja nie jestem fanką takich super koronkowych, więc kupuję takie najbabcine majtki, bo takie są najwygodniejsze, są superowe i o to w bieliznie chodzi. Ja mam się w nich czuć komfortowo, a nie kurde. Po prostu nie pokazuję je światu, więc nie pokażę wam tych. Następną rzeczą pokażę wam bluzę. Jak możecie zobaczyć, ja kocham bluzy z kapturami. To jest moja po prostu... uwielbiam, czuję się w nich super i dla mnie taka bluza jest najlepsza na każdą okazję, nie na jakąkolwiek, na każdą okazję. Jest oto taka bluza w kwiaty z napisem great... greatest. Znaczy, ona jest po prostu prześliczna moim zdaniem.
taka typowa, jak to tu się nazywa, tumbler bluza. Ona ma tutaj na rękawach takie ściągacze, nie wiem czemu, ale one mi się strasznie kojarzą takimi amerykańskimi baseballówkami. Fuck. No nieważne. No tak, z takimi, wiecie, koleżówkami. Ha! Koleżówkami. Bo baseballówka coś innego. Nieważne. Takim pięknym wzorem jest ta bluza. To jest rozmiar XL. No cóż, jestem dużą dziewczyną i to jest takie luźne na mnie i bardzo komfortowe. Niestety, nie wiem czy to zobaczycie, ale tutaj jest bardzo niefajnie zrobione, nitki wystają i niefajnie, no ale w końcu to tylko bluza za 300 koron, więc po co miało być porządnie zrobione, nie? No ale cieszę się, bo jest bardzo, bardzo ładna. Następną bluzą, już ostatnio pokupiłam sobie tylko, albo aż dwie bluzy. Druga jest to taka przepiękna szara bluza z kapturem, z napisem Harvard, albo nie wiem jakby tam to sobie wymówicie, ja mówię na to Harvard, mam nadzieję, że to widzicie. Taka piękna Veritas, to jest logo ogólnie Harvardu, jakby ktoś nie zgadł. Chyba, bo na większości ciuchów Harvardu to jest. Więc jest po prostu przepiękna, jest tak milusia i z tego roku jestem tak zadowolona, jest tak wielka, że w ogóle jak ją oglądałam, to sobie wyobrażam, że Boże, ta bluza była taka cudowna, taka wiecie, domowa bluza, taka misit, żeby wiecie, sobie siedzieć i sobie coś oglądać albo coś robić. Fuh. Ale będę mi chodzić do szkoły. Na szczęście szkoły zostało mi tylko kilka miesięcy i potem już... Nie pokazuję środkowy palec, bo to dobry kanał. No właśnie. I potem nara i zobaczymy, czy mnie przyjmą na studia. Jak nie, to zobaczycie mnie w McDonaldzie. Ale no, taka oto bluza. I to nie był żaden pocisk na nikogo, wiecie, pracującego w McDonaldzie. Po prostu ja uważam, że to jest jedna z lepszych prac na świecie. Kurde, ja kocham McDonalda. Jezus Maria, naprawdę. Tylko muszę się dowiedzieć, jakie są zniżki dla pracowników. Kolejną rzeczą jest sweterek. Również z H&M-u. Jest to taki piękny, szary sweterek w kwiatki. I on wyglądał po prostu przepięknie na tej modelce. Przepraszam, ale jakiś włos mam. On wyglądał przepięknie na tej modelce, jak ona miała koszulę. Wiecie, taką zwykłą nadkoszulę i właśnie to. I stwierdziłam, że to jest tak piękne, bo ja tam ubrałam to i że to nawet oryginalnie wygląda, jak tu wiecie, jest to odsłonięte, że stwierdziłam, że bierę to. Pani, ja to bierę. Albo co to zamawiałam z internetu, więc... Te moje przemyślenie z odsłoniętymi było, jak już to zamówiłam i miałam to w domu. No ale a ogólnie dostawy rzeczy przyszły dość szybko po tygodniu. Znaczy ja to zamówiłam chyba w piątek, a doszło już do mnie we wtorek. Więc bardzo szybko. Szczególnie na szwedzką pocztę. No, zobaczcie, i to są takie przepiękne motywy kwiatowe. Po prostu się zakochałam, cudowne są. Więc no. Kolejną rzeczą, również sportową, jest to biustonosz. Tak jak majtków to tak wiecie, nie bardzo pokazywać, ale biustonosów, szczególnie sportowych, to nic do tego nie mam, mogę wam pokazać. Jest to taki po prostu zwykły biustonosz sportowy, kupiłam go też w ruście. Jest on taki fajny, rozciągany i ma, nie to, że ma pushupy, co przy moim biuście by się przydało, bo ja chodzę regularnie w push-upach, ups. To są po prostu takie wkładki, dzięki czemu ja się na przykład czuję bardziej komfortowo, jak mam jakieś wkładki na biust, dlatego że nie lubię, nie to, że mnie to obrzydza, ale rozprasza mnie, jak na przykład dziewczyna jest bez stanika albo bez czegoś, takie, jak ona to lubi, to okej, ja tak nie lubię, szczególnie, że jest takie coś jak nieproporcjonalne piersi. Too much information, Emila, too much information. To jest rozmiar LK, jakby ktoś był ciekawy. I jest po prostu taki przepiękny, przez ten hello, różowe, nie? Więc taki piękny biustonosz. I z ciuchu są jeszcze dwie rzeczy. Jedna jest nierozpakowana bluzka, którą rozpakuję przy was. Bo stwierdziłam, że
Będzie bardzo fajnie. Cześć, Leo. Interesujecie? Stwierdziłam, że będzie fajnie, jeżeli rozpakuję to przy was. Bo jak ja to rozpakuję, to pewnie założę i potem o tym zapomnę i wam nie pokażę. Będę miała dużo sprzątania. Pewnie ci nie widzą, misiaczku, wiesz? Tak. Chodzisz? Uważaj na statyw. Jaki genialny pies. No. Taka świetna bluzka do biegania. Moim jednym z moich postanowień noworocznych jest zacząć biegać, więc może mi się to uda zrobić. Tu jest taka dziurka na palec, przez co... dziurka. Przez co, jeżeli mamy tu rękę, wiecie, to tylko kciuk wystaje. Nie wiem, czy wiecie, rozumiecie. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. O, tak wygląda ręka w tym. I po prostu kolor mnie tak urzekł. Moja mama kupiła sobie taką czarną i właśnie też takie białe akcenty. Ja mam różową, bo różowa to kolor mojej duszy. Co ty robisz? Co ty robisz? Misiu. Okej. Tak to jest być mamą, nie? Ej. Ej, dzidziuś. Co ty robisz? Okej. Aha. Przyszedł pod statywem. On się robi tak sprytnie z dnia na dzień, że ja w szoku jestem. Ale no, taka bluza właśnie z kapturem. Bluzka z kapturem. I ostatnia już ciuchowa rzecz, z którą jest dość taka śmieszna historia. Słuchajcie, w zeszłym roku, nie w zeszłym roku, nieważne, podczas poprzedniej olimpiady, nie pamiętam, czy to była zimowa, czy to była letnia olimpiada, ja już mieszkałam w Szwecji, nie pamiętam, co jest olimpiada zimowa, nieważne, tak czy siak, poprzednia olimpiada, ja już mieszkałam w Szwecji i słuchajcie, Hoem często, jest to taka jakby ich tradycja, z tego co poczytałam i w ogóle wiem, wypuszczają do sklepów tutaj szwedzkich, najczęściej internetowych, swoją kolekcję dla sportowców. Wiadomo, że to nie są dokładnie te same ciuchy, ale są naprawdę świetne rzeczy. I w tamtym razie chciałam kupić sobie coś. I to nieważne, czy to były leginsy, bluza, bluzka, cokolwiek, coś chciałam. Żeby mieć chociaż jakiś taki, wiecie, jeden element ubioru z szwedzkiej olimpiady. Niestety nie miałam pieniędzy. Nie ma się czego wstydzić. Po prostu nie miałam wtedy pieniędzy w tamtym momencie. I stwierdziłam, że po prostu jak mi wpłynie moje stypendium, to sobie kupię. Stypendium wpłynęło, ciuchy się skończyły. Ciuchów już nie było na stronie. I tym razem, jak robiłam zakupy właśnie, to była kolekcja zimowa właśnie tego. Jest to właśnie kolekcja ciuchów z olimpiady z Korei Południowej, ta, która jest teraz. I słuchajcie, byłam na stronie, właśnie były leginsy, była taka bluzka, była bluzka jasno-niebieska, leginsy dla mężczyzn, no bo ta jest teoretycznie dla kobiet. Oj, ta jest teoretycznie dla kobiet. No i nie powinnam tak wyglądać sferie. Sferie to Szwecja po szwedzku. Jakby ktoś się nie domyślił. No i stwierdziłam, że nie. Wtedy mi się nie udało. Teraz muszę coś mieć, muszę. I gryzą mnie po prostu totalnie. I największy rozmiar tych ubrań to była L-ka. Nie muszę się ukrywać, możecie zobaczyć, jaki ja jestem tuszy. Ja dobrze się czuję w ciuchach XL. Więc było takie, no kurde. Ale stwierdziłam, dobra, biorę L-kę. Kupuję tą bluzkę, z czego po prostu mnie urzekła. Stwierdziłam, że jest po prostu przepiękna. Z tyłu ma właśnie sferię, jeszcze to jest kolekcja HM-u. To jest w środku właśnie, że to jest kolekcja olimpijska. Że to jest na pewno dobry materiał, mamy zaświadczenie, mamy... tutaj w całym tym, już to sobie odepnę, bo specjalnie poczekałam, aż będę nagrywała filmik.
No to już tego. Wiecie, już tak zaglądałam sobie, co tu jest. I są ogólnie takie informacje, jak to prać. Więc no. I oczywiście właśnie jest zaświadczenie, że to są ciuchy dobrej jakości, można ich spokojnie trenować, a oni są dumni, że po prostu mogą wesprzeć kraj i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. No, taka piękna bluzka. I słuchajcie, chciałam Elkę. Co to było takie? Chciałam Elkę, ale Elki nie było. Rozumiecie? W momencie, jak dodałam ją do koszyka i chciałam już płacić, pokazało mi się, że towar wykupiony. Taki no i jaja sobie robić. I słuchajcie, wchodzę, nie ma Elki, nie ma XS-ki, nie ma S-ki, została M-ka. I takie, dobra, nie, to nie ma sensu. Po co mam kupować rzecz, w którą się nie zmieszczę, bo ja chudnę, ja tyję, ale moje proporcje zostają. No sorry, taki mamy klimat. No i taki miałam, nie no, to bez sensu, ale stwierdziłam, że dobra, kupuję M-kę. Tak miało być, widocznie tak miało być, widocznie miałam wziąć M-kę. I zamówiłam M-kę, zrobiłam całe zamówienie. Właśnie to jedno zamówienie z... Nieważne, to drugie zamówienie, bo zrobiłam dwa zamówienia. I kupiłam M-kę. Słuchajcie, na maila przyszło powiadomienie, że dziękujemy za zakup. Ja weszłam pokazać Tusi, jaką bluzkę sobie kupiłam, że zobacz. Znaczy nie Tusi, bo Tusia cały czas przy mnie była przy tych zakupach. Jeszcze ciągle mi doradzała, dobra, bierz. Bierz, schudniesz, nie schudniesz, ona będzie twoja. I słuchajcie, moja mama wróciła z pracy i ja weszłam w tą, wiecie, aplikację HOEM. No i chciałam pokazać. I pokazałam. I były Elki. I mi ręce opadły, że serio, po zamówieniu Elka przyszła. Nie mogę anulować zamówienia, bo miałam właśnie tą bluzę też Harvardu, która została ostatnia sztuka. To była ostatnia sztuka, jest moja, nie? No i... I ja taki, nie no, bez sensu. Mama do mnie, Emilia, weź kup drugą. Kup drugą Elkę, bo jak M-ka będzie za mała, to będzie dla Tusi, jak będzie dla mnie za mała, to będzie dla Tusi, jak będzie dobra, to będę miała dwie bluzki. Chyba, że to jest naprawdę świetna bluzka do trenowania. Ja nie będę w niej trenowała, ale jak na przykład pojadę do Polski, to będę dumnie się wozić w niej. I słuchajcie, zrobiłam drugie zamówienie, właśnie tą bluzę w kwiatki, ten sweterek w kwiatki. Jeszcze kilka rzeczy. I ona była wyprzedana. Zanim się zdążyłam dodać do koszyka. Znaczy, chciałam zrobić, już nie było tych bluzek. Wiedziałam, że poczekam, właśnie dodałam do koszyka bluzę, sweter, świeczkę i nie wiem co jeszcze, ale dołożyłam rzeczy. Bluzki już nie było. I nie było większości ciuchów. Więc takie, aha. A teraz jak wejdzie się w ogóle na stronę HM-u, to w ogóle nie ma tej kolekcji, więc takie... Dobrze, że zdecydowałam się na M-kę i ta M-ka jest tak spora, że czuję, ja już ją sobie przymierzałam i w ogóle czuję się nie po prostu świetnie, ona super leży, więc no, więc mam, ta koszulka była po prostu dla mnie, chyba ją oplułam, ta koszulka po prostu była dla mnie. Koniec gadania o koszulce. Teraz pokażę wam coś mniej ciuchowego, w ogóle to była moja ostatnia ciuchowa rzecz. Więc teraz pokażę wam buty. Kupiłam sobie buty. Kupiłam sobie takie oto buty, bo po prostu przymierzyłam, stwierdziłam, że one są jak kapcie. I dokładnie przymierzyłam tych, tylko w takie fioletowe. 41. Chyba z tego, co pamiętam. Chyba tak. Były tak wygodne, jak takie kapci. Stwierdziłam, że nie no, biorę je. Biorę je, zwłaszcza, że one były na przecenie. I one kosztowały bardzo podobnie do tych 200 koron, a za buty dać 200 koron to w stadium, to naprawdę zaufajcie mi, trzeba brać. No i je ubrałam, bo one są świetne jak kapcie. Wiedziałam, że one będą świetne właśnie jak na przykład jak na jazdę na rowerze, orbitreku czy cokolwiek, genialne. Więc wzięłam fioletowe, ale znalazłam te 40, przymierzyłam, genialne i mam. Niestety ja mam taki problem, że podczas trenowania najlepiej ćwiczy mi się boso. Wiem, że to nie jest dobre dla moich stawów, ale mi się najlepiej ćwiczy na bosaka. Bo jakiekolwiek buty, nawet specjalnie dobrane do mojej stopy, bla bla bla, jak to jest załóżmy moja stópka, nie? To tutaj brzeg stopy
powoduje taki okropny ból, że ja się nie potrafię skupić na niczym, a tym bardziej na przykład na treningu. Więc w tym też to czuję, w jednym, chyba w lewym albo w prawym. Nieważne, w którejś stopie czuję taki ból, ale tak to ogólnie trening super, mogę sobie spokojnie trenować. Już zrobiłam, nie widać po tych butach, bo ćwiczę w domu na dywanie, ale ćwiczę się super, więc tak. Kolejną rzeczą treningową, haha, widzicie takie, jest! Jest to kettlebell. I zobaczcie, albo kettlebell, nie wiem. Ja kupiłam 8-kilowego kettela, bo były 4, 6 i 8-kilowe. 4-kilowy był taki, że jak go wzięłam i chciałam go, wiecie, tak jak się robi to ćwiczenie, takie... Nie? I w ogóle... To był dla mnie... Nie to, że za lekki, ale było takie... To mi nie będzie dawało satysfakcji. Ten 4-kilowy... Tak, to był ten 4-kilowy. 6-kilowy był taki ok, ale... Kolor miał brzydki. Był taki zwyczajny, granatowy, nuda. I zobaczyłam ten. 8 kilo żółty. Jeszcze było 10 kilo. Stwierdziłam, że na 10 kilo to ja nie dam rady. Aż takim sportowcem to ja nie jestem. Ale 8 kilo to pań. Teraz przyjemnością. Teraz powinnam sobie złamać rękę tak tym nim rzucając. Powiem wam, że satysfakcja zrobienia z nim czegoś jest taka... Dam radę. Może to źle, może to dobrze. Nie wiem, nie znam się. Jak sobie zrobię krzywdę, to przynajmniej będę mogła wam opowiadać, że nie róbcie tego. Kupiłam sobie taki bryloczek, bo stwierdziłam, że jak wiecie, bądź nie wiecie, ja mam Konken, taki piękny plecak, właśnie tak mówi się, wymawia się Konken, a z kropką po szwedzku to jest o, Konken, bo jak ja słyszę Kanken, to mnie takie, co, Kankena. Ja mam Konken w kolorze Foglich. I właśnie kupiłam sobie taki oto breloczek, bo marzyłam, żeby mieć, wiecie, ten plecaczek i masę przypinek, ale nie mam serca nic do niego wbić, więc przypnę sobie ten oto piękny breloczek. Słodziutki, nadgryziony donut. Niestety jakość tego breloczka nie jest jakaś super, bo wystarczy, że dotknąć to paznokciem i już robi się po prostu jakaś taka irysa i wgniecenie. Ale, no ale, fajny bajer. Wspomniałam sobie, że jedną rzecz dałam totalnie osobno, bo ona była bardzo, bardzo dobrze zabezpieczona. Kupiłam dwie rzeczy z H&M Home i powiem tak, przyszło tak świetnie zapakowane, strasznie się bałam o transport, szczególnie tej oto rzeczy, bo bałam się, że się potłuczę. Słuchajcie, to jest świeczka. To jest świeczka z koniczynami, jest tak przeurocza, pachnie po prostu takie świeże pranie i pokój dziecięcy, taki wiecie, takiego noworodka, takie, nie wiem, jak lubicie te zapachy, to wam na pewno podpasuje, z taką z taką nutką kwiatową. No właśnie, z koniczynami i słuchajcie, ja jestem strasznie taka zafascynowana takimi rzeczami. Wiele osób ma to po babciach, po wiecie, rodzinie. Ja takich rzeczy nie mam. Moja babcia jest taka, że wszystkie takie rzeczy, takie wiecie, staromodne po prostu powyrzuca. Kupiła nowe, nowoczesne, bo ona ma to po prostu, wiecie, gdzieś. Wręcz wszystkie rzeczy po mojej prababci poszły w śmietnik. Przepraszam. Nos mi się zatkał, to nie to, że płaczę, po prostu nos mi się zatkał. Po prostu poszły w śmietnik, ja nie dostałam nic poza szkatułką, którą chyba moja ciocia mi da, którą chyba jej zabrała. Nie pamiętam, ale moja babcia taka jest, dlatego ja po prostu choruję na takie rzeczy. Jak już kiedyś dorobię się toaletki, to stwierdziłam, że nawet jak wypalę tą świeczkę, to będzie tak piękny pojemniczek. Więc no, to nie było tanie, bo... Kosztowało chyba z 80 koron, ale Jezu, warto. Naprawdę warto, szczególnie, że ja mam takiego za przeproszeniem pierdolca na palenie świeczek, że u mnie to zaraz spłonie. I to jest druga świeczuszka. Kupiłam drugą świeczkę również w H&M Home. To jest właśnie moja ostatnia rzecz z H&M Home. Ona była na przecenie, dorwałam ją chyba za 10 koron. Słuchajcie, ona pachnie tak już lasem. Takim... Nie wiem, czy w ogóle nie myślicie, że taki challenge byłby fajny? Wąchanie jakieś rzeczy i co ci się z tym kojarzy? Bo ja na przykład
to mi się kojarzy. Mój tata kiedyś brał mnie do takiego ośrodka, i będę zdradzała nazwy, dla harcerzy i w ogóle. Tam często właśnie byli harcerze i las, jak się wstawało i tak na przykład spacerowało koło hangaru, to właśnie tak pachniało. Zobaczcie, jakie ładne. I ostatnie rzeczy z mojego holu. Kupiłam też Rusta. Rusta ma swój dział taki, wiecie, też kosmetyczny. Można kupić różne produkty i rzeczy. I kupiłam właśnie te dwa produkty. Tego już używam, testowałam i mogę wam naprawdę polecić. Po prostu fajny produkt do włosów. To jest L'Oreal Paris El Vitol Extraordinary Oil Normal to Dry Hair Perfect Manage Beauty. On jest na bazie oleju kokosowego i ma bardzo dobry skład. I ja robię tak, że po umyciu włosów ja je suszę i czeszę je taką szczotką prostującą. I właśnie jak je umyję, to nakładam masę tego. Nie nakładam tak, jak oni polecają, 3 kropli, bo często nakładam więcej. Smarowuję to sobie we włosy. Suszę je suszarką, jeszcze raz dużo tego oleju suszę i zauważyłam, że moje włosy są o wiele lepsze, są w o wiele lepszym stanie. Bardzo mądrze jest pokazywać, że twoje włosy są w o wiele lepszym stanie i spotkać jakiś kołtun. Bardzo mądrze. Ale tak, zaufajcie mi, po prostu czuć różnicę w moich włosach Barbie. Jak widzicie, tutaj mam dość spory odrost, ale to nie dlatego, że już nie chcę być blondynką. O nie, 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 ja planuję cały czas albo nawet mieć jeszcze białe włosy, nie takie żółtawe. Ale po prostu, po pierwsze jestem spłukana, bo zrobiłam duże zakupy, a po drugie chcę trochę dać odpocząć mojej głowie jak na razie, ale potem pofarbuję. I to już ostatni produkt z całego holu. Wow! Tak się rozgadałam, że mam tyle materiału do montowania. No ale trudno. Jest to krem CCS Swedish Formula Love Your Hands. Całe opakowanie jest po prostu tak przepięknie wykonane. To jest krem do rąk mojej, przepraszam, mojej ulubionej szwedzkiej youtuberki Teres Lindgren. Słuchajcie, kurde no, ten krem jest genialny. Na razie zrobiłam sobie tylko, jak go kupiłam, taką, wiecie, plamkę, żeby go przetestować, ale to, co ona pisze na opakowaniu, to prawda, bo ona pisała, że to jest, w ogóle to jest totalnie wegański produkt, bo Teres jest weganką, że pachnie cudowną, naturalną brzoskwinią i ma rację. Pachnie taką soczystą brzoskwinką, wiecie, jak w lecie, taką pyszną brzoskwinią i że będzie nawilżało skórę, z tym jeszcze nie wiem, no bo użyłam tylko raz, ale wchłania się po prostu szybko, widzicie? I nie ma. I on się nie lepi. Ja nie wiem, jak ona to zrobi, ja nie wiem, co w tym jest. Teoretycznie mogłabym poczytać skład, ale jest, no, jest woda, canola oil, glycerin, polyglycerin, shea butter i bla 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 bla. A pachnie po prostu, Jezu, jeżeli mieliście taki balsam po opalaniu, nie do opalania, Hawaii czy coś takiego, dobra, nieważne, tak pachniało. Boże, pachnie teraz taką brzoskwinią. Ach, no. Słuchajcie, i to by było na tyle. To by było na tyle. Mam nadzieję, że pierwszy, tak, to jest pierwszy haul na tym kanale, wam się podobał. Powinnam teraz powiedzieć, zostawcie łapkę w górę, ale wychodzę z założenia, jak się coś komuś podoba, to mi zostawi tą łapkę. Więc dziękuję bardzo wam za oglądanie. Możecie dać mi znać w komentarzach, jaki na przykład następny filmik chcielibyście obejrzeć, czy może chcielibyście więcej hauli, bo mimo wszystko kupuję dużo rzeczy. I w ogóle, czy food haul to dobry pomysł? Bo hello, możecie zobaczyć, że ja dość sporo jem. Ja kocham jedzenie, więc taki, wiecie, food haul? What about that? Hmm? What about that, guys? What about that? Więc no. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Stay strong, babes. I mam nadzieję, że spędzicie miłą walentynki. I jesteście kochani, a jeżeli nie macie tej drugiej osoby, to kochacie się sami, bo pamiętajcie, jesteście super, jesteście wyjątkowi i możecie zrobić wszystko. Więc tak, to na razie, trzymajcie się i cześć. Pa, pa!